chodź. Gdzie? Zaczynamy. Cały dzień będziemy dzisiaj w szkole. Nie wiem jak ty, ale ja już się nawet spakowałam do tego plecaka, ponieważ mój muffinkowy oczywiście nie wzięłam ze sobą. No trudno się mówi. Ale dobra, mam tutaj wszystkie potrzebne rzeczy. Drugie tyle ma kitek w sumie, bo... Nie wzięłam ze sobą. Ale... Dobra, jaką mamy pierwszą lekcję? Lekcję? Co, lekcję? Na lekcję? Proszę bardzo. Wiedziałam, że mnie popchnie. Dobra, siemaneczko. Dzisiaj spędzamy tu dokładnie cały dzień. Tak, mniej więcej cały dzień, coś takiego. W szkole. Ja w szkole już dawno nie byłam, więc mega się czuję, że mogę z powrotem tu być. To jest moja szkoła. Ja jej nie znam, więc kitek nas oprowadzi po niej. Pójdziemy na WF. Jakąś lekcję, którą ja poprowadzę. Matematykę ci poprowadzę, chcesz? Nie, dziękuję. Ja tutaj już mam kilka rzeczy przygotowanych, jeszcze mamy kocyki. Zabieramy się za zwiedzenie całej szkoły, zobaczymy, co takiego ciekawego się tu kryje i... A może nic? Siema, Wiktoria, co u ciebie? Hello. Proszę bardzo, rozumiesz zadanie matematyczne. Źle. 2 + 2, bo tutaj zapomnę... Tu nawias! Czyli źle było 8. Halo! To się już nagrywa. Siemaneczko, lekcja pierwsza muffina. Słuchaj, dzwonek! Ja się zdziwiłam, co za dźwięk! Słyszałem dzwonka, nie wiem, czy się nagrał. No to zaczynamy pierwszą lekcję! Kto tu tak krzesło ustawił źle? Nie, nie się... Ja nie siadam w pierwszej ławce. To z pierwszą ławką, ja siedzę z tyłu. Dobra, nie. Dobra. Skoro nie chcesz ze mną siedzieć, to ja mam dla samej siebie orzeczki. A ja mam kocyk. Ale po co mi kocyk, jest mi ciepło. Nie wolno jeść podczas lekcji, czego ty nie rozumiesz? Był dzwonek na przerwę. Nie wolno? Jak to był na lekcję? Na przerwę. Na lekcję to był. Co masz w plecaku? Pokaż, co masz w plecaku. Jedzonko. Jedzonko. A gdzie masz książki? Ty masz książki, wziąłeś zeszyty? Bądź popsy. Wziąłam. Nasz muffinkowy wizerzy naszego muffinkowego sklepu, zapraszam was na cieplutko. Do tego wszystkiego mam kitka piórnik. Mój piórnik? Wow, minecraftowy piórnik, zawsze go chciałem. Myślałam. Do tego mam moją kawkę w moją ukochaną kubeczku, a teraz kurde nas sobie kawkę. Szczerze, on jest tak stary, że nie wiem, czy on w ogóle działa. Co? Możemy się później powymieniać. Muffinka to jest nasz kościół? To chyba straż pożar, to z gliny? My to lepiliśmy, to jest cała nasza wioska i była cała stworzona nasza wieś z gliny. Ładne to wygląda. Jeszcze mam moją paskę. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony przedmiot w szkole. Mój to była matematyka. A mój to WF. Co tak prawda, liczy się. Więc dzisiaj ty prowadzisz WF, ja matematykę. Dobra. Co to za banalne przykłady? Tu jakieś cyrudnie. Ja wolę temu, jak byś napisz je z powrotem, piątkę dostanę. Temat lekcji, dzień w szkole, kitka, zadanie numer 1, jedzonko odhaczone. Numer 2, drzemka, trzeba ją zaraz wypełnić. I numer 3, zwiedzanko, ponieważ kitek zabierze nas na zwiedzenie tej szkoły. O, muffinka. Co ty robisz? To jest mój team, team muffinki Anny, a jeśli wy chcecie dołączyć do najsłodszego teamu na całym YouTubie, kitek Anny, to koniecznie upewnijcie się, że macie przycisk subskrybuj kliknięty. Możemy sobie zagrać warcaby, bo kitek właśnie znalazł. Ja chcę grać białymi. No dobrze, super. Właśnie tak cię chciałem zaproponować. Zaczynam. Bo tak jak w szkole jednego zawsze było. Ale czekaj, na początku to było 2. Nie, o 1. Też nie wiem, co mam zrobić. A jeśli wybijecie 3000 łapek w górę, to nagram odcinek Muffinka jako uczeń i Muffinka jako nauczyciel. Zabrałam nam owocki i kitek może zagramy w coś, bo zaczyna mi się nudzić. A w co chcesz zagrać? Jeszcze raz dawaj w warcaby. Warcaby już były. Chodź w kółko i krzyżyk. To ja zaczynam. Nie! Krzyżyk! A, zaczynaj z tym. Nie, ja zaczynam, masz tu. Dobra. Grałam. No to się nie liczy. Kiedy chodź, śpiwór rozłożymy tutaj. Gdzie śpiwór? Na sali. Na sali. Ej, nie wolno śpiwór. Nie wzięłam, a tu zawsze marzyłam o tym, żeby na sali gimnastycznej pojeździć na rolkach, bo to jest najlepsza nawierzchnia. Ale nie wolno jeździć tutaj rolkami, tu się gra w piłkę. Robimy nocowanko. Albo nie, poczekaj, ścigamy się, kto dłużej, kto szybciej wejdzie na górę. No albo kto dłużej wytrzyma na górze, co dobra. To? Dobra. Kitek koala. O, leniwiec. Zobacz, Wiktoria, jaki jestem wysoki. Ponad 1,50 m. Wow. I wszystkie puchary kitka. Wszystkie puchary kitka normalnie. A muffinki nie ma. Ania, zgubiłaś się? Gdzie ty jesteś? Halo, czemu się zgubiłaś? No bo jest szanwa z górze i poszłam tam, a tam was nie było. I było mi tak przykro, że mnie zostawiliście. Co? Resztos! I ktoś skakał. Wiesz, walentynki już były, ale tak śmiesznie walentynkowo tutaj. Kitek, gdzie jest moja walentynka? Ja jestem twoją walentynką! No co? Kitek, nie siadaj na tym, przecież to się załamie. No przestań! Takie mikre! Dobrze. Czekaj, to jest ławka, czy to są krzesełka? Co? To jest krzesło ławka. Chmurka. Jesteś moją chmurką na niebie. Ooo! Bo mi zasłaniasz słońce.
Jak byłam w liceum, zawsze w szkole miałam ciepłą herbatkę, ciepłą kawkę i kocyk ze sobą. Chodziłam tak wnięta jak taco. W ten sposób szłam na lekcje. I jeszcze podusie czasem, ale podusie to raczej miała Polcia moja. Ja mam kocyk i ubrania. No musimy rozłożyć sobie. Nie, kocyk rozłożymy przy czajniku, będzie nam podwójnie ciepło, bo już się ściemnia. Tu sobie zrobiłem takie miłe miejsce. Weźmiemy sobie, rozłożymy tutaj herbatkę, jedzonko. I mamy światło. Dzień dobry, chciałabym wyruszyć panu drugą połówkę. Wygląda jak miecz świetny. To nie jest miecz świetny, to jest ognisko. To jest imitacja bliska. Nie chcieliś mamy. Wow. Elegancko. Mówinka, idzie policja. Co? Myślasz. Masz Muffinka świnko jednorożca. To jest jednorożec zwykły, nie? To jest świnko jednorożec, nie widzisz? Nie, to jest jednorożec. Napisz tutaj w komentarzu, czy to jest świnko jednorożec, czy jednorożec. Dla mnie to jest jednorożec. Spróbujemy sobie? Ale ja też chcę kawałek. Dobra. Ej, to jest świnkorożec, jest mega, tutaj ma lukier, a tu ma pijankę. Wiesz co ty powiedziałaś? Świnkorożec. Jednorożec. Powiedziałeś świnkorożec, nie, powiedziałeś świnkorożec. Napiszcie w komentarzu, było świnkorożec i jeszcze znaczcie minutę. Tak. Ale boha, ola! Oh, zobaczcie, jak ja się pilnie uczę. 5 podręczników takich samych. Powiedziałem, że było ich 5, a ich było jeszcze 6, liczyć nawet nie potrafię. Co, przyda ci się jeszcze jeden chyba więcej. Tak, do matematyki. Co wy robicie? Czy nie macie nawet piłki? Ale po co piłka? A ogólnie to już wygrałam, bo... No nie, jeszcze raz, to się nie liczyło. No przestańcie no, po piłkę sobie idźcie. Wygrałam. Czemu idziesz pod prąd? Nie wolno! Ach, te pierwszaki! To na samej górze to jest loża VIP. Serio? No. Ty to chcę! Nie możesz. Bo nie jestem VIP-a. Tak. Kto powiedział, że nie może? Nie można. Nie, no weź! Bawcie się tam, że ja dzwonię po dyrektora. Ej, nie wolno! Kabel? To są kajaki! Rowerki też są. Gdzie jest woda? Gdzie jest światło? Kółeczka. Musicie siebie naśladować, rozumiesz, o co chodzi? Czy nie? No. A to i tak. No weź przez. Nie mam takiego kroku jak ty. No, żeby spać w szkole, Muffinka, do nauki się weź tyle podręczników, tyle ładnych, tyle wiedzy. A masz tam do japońskiego? Musimy się uczyć japońskiego. No musimy, nie, tu chyba nie ma japońskiego. Może to macie egzamin z japońskiego. Ja zostaję dzisiaj nauczycielem. Praca domowa, Muffinka, praca dla ciebie. Zasubuj. Subuj. Kitka. A nie Muffinkę? No i Muffinkę. Gdzie ty podpiszesz? Proszę, kartka dla ciebie. A dziękuję. Ja zawsze uwielbiałam malować po tablicy. Nie lubiłam jej ścierać później, a tym bardziej tej białej, bo ta biała też zostawała. Bardzo ładnie, tylko kto to zmaże później? Ej, nie mamy kolorowej kredy, a miałam w domu tą wielką, mogłam wziąć. Nie zmazuję, zostawiam to na pamiątkę. No w szkole się zdziwią. Muffinka w szkole. Ej! Ktoś się zbliża. Ema. Co ty masz? Co? Jak masz pączka? Ej, no chyba sobie żartujesz. Daj pączka. Nie, już no żartujesz, weź tak gryza. Poliżone. Daj gryza. Nie bądź taka, ej. Siostra, gryza daj. Daj gryza. Marmolatką. Dofi. Dobry. Wielkie arcydzieło Muffinki. Proszę bardzo. To jest tablica. Muffinkowo, serduszkowo. To jest nawet Tim Arbuzik, jak z naszego sklepu. Praleczki. Czemu uciekłaś ze szkoły? W życiu bym nic takiego nie zrobiła. Kłamiesz, uciekłaś po pączka. Były dowody. I je zjadłem. Muffinka, zjadłem dowody. Te kwiatki dla mnie? Nie, to raczej są pani nauczycielki. A. Spiesz jednego. One są sztuczne. Co? Serio? Myślałam, że one są w wodzie, byłam pewna. O nie. Nie mieścił A, się. Słuchaj, oglądam, co nie? A? Coś ważnego. Jak robimy pączka? O, tylko giga pączek, to była jedna wielka porażka. Nie mów tak. Nie oglądajcie filmików proponowanych. Nie oglądajcie. Pięknie wyszedł giga pączek. Oglądałeś giga pączka? Tak. Nie? Jasne. Nie oglądała. No i dobrze, porażka. Bo powinien być z Nutellą. O nie, nie świeci się. Mamy misję, chodź na górę. Ty się mnie straszy. Oświetlamy gwiazdę. I wychodziliśmy ze szkoły, jak już było totalnie ciemno, to chciałam zostać na noc w szkole właśnie i zobaczyć, jak to straszy na przykład nocą. No co? Super to jest! Pradawnych ludzi. Tak!
to jest poszlaka, żebyśmy pchali tą ścianę. Musisz pchnąć i się uśmiechnąć. Co? No, pięknie się. Ale tu jeszcze stopy na tym. I wtedy się otworzy... Poczekaj, trzymaj. Otworzy się tajne przejście. Nie działa. Nie działa. Zepsuło się. No, to było przerzęt, żeby dzwonek teraz zadzwonił. Ufika? Nie. Wiktoria zaginęła. Była tu przed chwilą. Słyszałem ją. Ona jest żarty sobie zna zrobić. Słyszysz coś? Ła, Wiktoria! Co ty robisz? Ja? W łazience byłam. W łazience, tak? Uciekamy stąd! Czy my nie gasiliśmy tam światła? Gasiliśmy. Ufika, przestań mnie trollować! Halo, czy ktoś tu jest? Halo? Co ty robisz? Przecież nie zgasiłem tego światła. To jest zjadł moją piankę! Co? A nie, to ja ją zjadłam. Kitek, Kitek. Weź się nie wygłupiaj, ciemno już jest. Kitek! Halo! Co jest?